Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich ze względu na wulgarny język, sceny przemocy, nagość oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachęceni. Ostrzeżeni. Transformers Generation Legacy United Infernax Universe Shard. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, ale i tak mam go gdzieś. Powitajmy Rotor Storma, a właściwie jego przyszły remont, ukośnik Repain. Seria Rock Lords powstała jako kontynuacja serii GoBots. Jej bohaterowie zamiast transformować się w coś normalnego, transformowali się w kamienie. Seria tych zabawek szybko zdechła, gdy się zorientowano, że dzieciaki jednak wolały bawić się już zwykłymi kamieniami, które, jak się później niejednokrotnie okazywało, miały lepsze wykonanie i o wiele więcej funkcji. Na szczęście, te nowe roboty transformujące się w malownicze odmiany kamieni nerkowych są całkowicie bezpieczne dla każdej szyby. Rozlecą się jeszcze przed uderzeniem, gwarantując tym samym, że nasz bąbelek nie dupnie nam nowej wentylacji w środku zimy. Dildocopter to wspaniały podłużny zielony plastikowy czopek z wiatraczkiem. Wyglądem zachwyci nie tylko niewidomych, ale i wszystkie przetwórnie plastiku. Choć wygląda jakby go kosmita wysrał, nie da się ukryć, że seria ta jest skierowana wyłącznie dla youtuberów potrzebujących materiału na content na kanał. Projektanci dołożyli wszelkich starań do tego projektu tak, żeby nawet inczyki nie chcieli go podrobić. Figurka jest wręcz idealną alternatywą dla niegrzecznych dzieci, na których już nie robi wrażenia przewód od prodziża. I to bardzo dobrze, ponieważ najbardziej oczekiwanymi figurkami dla kolekcjonerów są te figurki, które pochodzą z zupełnie innego uniwersum, którego mało kto oglądał. Tryb robota z kolei to ta sama zielona paćka, tym razem z wystającymi kończynami. Przypomina trochę zawartość kompostownika. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj głowa, która jest nie tylko ładnie wykonana, ale i ma też tak zwany light piping. Co u Hasbro obecnie jest tak rzadkie jak miła obsługa na polskiej poczcie. Kolorki wyglądają niezwykle pozytywnie, a do tego ruchome nadgarstki, zgięcie w talii, no i w pytkę. Postać ta to podobno kobieta, tak słyszałem. Nie dziwi mnie to wcale, ponieważ figurka pochodzi z kraju, w którym najczęstszą kobiecą chorobą to rak prostaty. Nawet recenzenci podchodzą do tych figurek jak dziennikarze do relacji z paraolimpiad. Wszyscy podkreślają, jakie to fajne, ale i tak za tydzień wszyscy będą mieć to głęboko w dupie. Z akcesoriów, 4 pałe, które robią za śmigła oraz 2 rury, co to za silnik, można je wziąć. Do nabycia! Niestety tak, czas start i udanego polowania. Jeżeli wam się spodobało, wciśnijcie mi lajka, zapodajcie komentarz i subika. Dla was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie oraz paliwo na nowe filmiki, co podkręcą kanału wyniki.